Gmina Giedrzwałt zorganizowała kolejną już edycję gry terenowej Orientuj się. To oparta na zasadach podchodów gra ma na celu integrację rodzin i mieszkańców, a także popularyzację aktywnego stylu życia oraz numeru alarmowego 112. Główne założenie jest takie, żebyśmy poznali nasze szlaki rowerowe, które odtworzyliśmy w ramach projektu Ekoturysta. No i żeby nasi sąsiedzi z Olsztyna, z okolicznych wsi i innych gmin poznali naszą gminę i jakby zainteresowali się naszymi szlakami. To jest impreza, która wymaga trochę orientacji w terenie, trochę uwagi. To są rowerowe i biegowe podchody. Jest to impreza o tyle specyficzna, że gromadzi głównie rodziny. Propagujemy, promujemy numer alarmowy 112. Są punkty kontrolne, na których tematy, pytania dotyczą tego numeru. Uczestnicy mieli do wyboru trasę 10- lub 20-kilometrową, która zaczyna się w Gronitach i przebiega przez Lasy Kudybskie. Najważniejsza w podchodach była przede wszystkim dobra zabawa. Poznajemy piękno przyrody naszej gminy, naszych Gronit. Biegamy tutaj po okolicznych ścieżkach i pięknych też trasach rowerowo-biegowych, tutaj, które się znajdują w Gronitach. Fajna zabawa, chcę tu spędzić czas z rodziną, z przyjaciółmi i dobrze się bawić, poznać tereny. Zabawa terenowa Orientuj się w gminie Giedrzwałt to doskonała okazja do sprawdzenia swoich umiejętności orientacji w terenie, okraszona pięknymi widokami i rodzinną atmosferą. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv